Dosyć często w badaniach społecznych mamy taką sytuację, że kiedy chcemy zmierzyć jakiś fenomen, to musimy go zmierzyć na kilka sposobów. Składa się on jakby z kilku elementów, które są ze sobą ściśle powiązane. No i w efekcie, kiedy przystępujemy do analiz, mamy kilka zmiennych, które nam wyrażają tą jedną rzecz, którą chcemy zbadać. Ja tutaj mam takie dane, w których badano odkładanie na później, i to odkładanie na później składa się z takich trzech elementów: niskiej dyscypliny pracy, lęku przed niepowodzeniem i niskiego zainteresowania studiami. No i co zrobić z takimi danymi? Oczywiście możemy sobie stworzyć jakiś jeden wskaźnik, ale tworząc jeden wskaźnik tracimy troszeczkę danych, dlatego że jednak ta niska dyscyplina pracy, lęk przed niepowodzeniem, niskie zainteresowanie studiami to są trzy troszeczkę inne rzeczy. One są oczywiście wszystkie skorelowane, ale jednak są to troszeczkę inne rzeczy. Co możemy zrobić? Możemy zrobić taki jeden wskaźnik i przeprowadzić sobie analizę wariancji na nim. Możemy, ale wtedy tracimy dane. Możemy zrobić trzy oddzielne analizy wariancji, ale wtedy z kolei natrafiamy na inne ryzyko. Ponieważ te dane są ze sobą skorelowane, mają one część wariancji wspólnej, to ryzykujemy taką sytuację, że pokażemy istotne różnice, że znajdziemy istotne różnice, których tak naprawdę nie ma. Dlatego, że na przykład niska dyscyplina pracy wynika z lęku przed niepowodzeniem. Jest wspólna wariancja niskiej dyscypliny pracy i lęku przed niepowodzeniem. I kiedy robimy analizę wariancji, mamy istotne wyniki zarówno tutaj, jak i tutaj, ponieważ czynnik nam różnicuje, mamy wynik taki, że czynnik nam różnicuje zarówno niską dyscyplinę pracy, jak i lęk przed niepowodzeniem. Natomiast prawda jest taka, że ten czynnik tak naprawdę różnicuje tylko i wyłącznie lęk przed niepowodzeniem, a ta niska dyscyplina pracy nam się załapała jako istotna, jako istotnie różnicowana przez czynnik tylko i wyłącznie dlatego, że ma ona wspólną wariancję z lękiem przed niepowodzeniem. To jest ryzyko. I aby z tym ryzykiem sobie poradzić, przeprowadzamy coś, co nazywa się wielozmiennową analizą wariancji, czyli Multivariate Analysis of Variance, w skrócie MANOVA. Proszę nie dać się zmylić, MANOVA to jest wielozmiennowa analiza wariancji, a nie analiza wariancji z powtarzanym pomiarem. I teraz pokażemy, jak to zrobić w SPSS-ie. Klikamy Analiza, ogólny model liniowy wielozmiennych. I dalej postępujemy tak jak z klasyczną analizą wariancji dwuczynnikową. Te zmienne zależne wrzucamy sobie do zakładki zmienne zależne. Czynniki wrzucamy do zakładki czynniki. W opcjach tak samo standardowo zaznaczamy wszystkie elementy. No, wykresy nam nie będą potrzebne. Tak samo w syntaksie, ja już tu sobie przygotowałem wcześniej taki syntaks, mogą Państwo zobaczyć, że one są takie same, tylko różnią się tym compare, i oglądamy wyniki. Uzyskujemy dużo więcej tabelek. Przede wszystkim mamy tabelę zatytułowaną testy wielozmiennych. Testy wielozmiennych ujmują nam wszystkie zmienne zależne łącznie i pokazują nam one, jak nasze czynniki, w tym wypadku to była możliwość przetwarzania stymulacji i zharmonizowanie temperamentu, jak one różnicują te zmienne zależne łącznie. Tutaj są takie cztery poprawki, takie cztery wskaźniki, które dla nas nie mają większego znaczenia. Najpopularniejsze jest lambda Wilksa i to zazwyczaj ją się raportuje, ale z naszego punktu widzenia to nie ma żadnego znaczenia.
I w tej, także w zasadzie polecam Państwu patrzeć po prostu na ten drugi wiersz. I widzimy tutaj w tej tabeli, że ta możliwość przetwarzania stymulacji istotnie różnicuje nam zmienne zależne, kiedy rozpatrujemy je łącznie. Nie obserwujemy takiego efektu dla zharmonizowania temperamentu i też nie obserwujemy takiego efektu, nie obserwujemy efektu interakcyjnego. W tabeli testy efektów międzyobiektowych mamy z kolei szczegółowe wyniki poszczególnych analiz. I te szczegółowe wyniki, jak właśnie każdy z tych czynników, efekt interakcyjny różnicuje nam poszczególne zmienne zależne. I widzimy, że są różnice na lęku przed niepowodzeniem, natomiast niska dyscyplina pracy i niskie zainteresowanie studiami nie są różnicowane przez możliwość przetwarzania stymulacji, mimo że jeśli ogólnie rozpatrujemy wszystkie te trzy zmienne, to możliwość przetwarzania stymulacji je różnicuje. Testy post hoc wyglądają znowu tak samo jak przy standardowej jednoczynnikowej analizie wariancji, tylko że dla wszystkich zmiennych zależnych są one wyświetlone. I teraz jeszcze jedna uwaga. Gdyby nasze zmienne zależne były od siebie zupełnie niezależne, były ze sobą nieskorelowane, to te wyniki, które my uzyskamy w testach efektów międzyobiektowych w tej tabeli, będą dokładnie takie same, jak wyniki, które byśmy uzyskali, przeprowadzając niezależnie od siebie kilka jednozmiennowych analiz wariancji. Natomiast w sytuacji, kiedy one są chociaż trochę ze sobą skorelowane, te nasze zmienne zależne, to wtedy te testy efektów międzyobiektowych są tak przeprowadzane, że ta korelacja jest jak gdyby brana pod uwagę. Jest taka poprawka na tą korelację, jak gdyby brana, i uwzględniony jest efekt czynnika na tą zmienną zależną, jakby w takiej czystej formie, bez powiązania jej z pozostałymi zmiennymi. Wyniki zapisuje się podobnie jak wyniki jednoczynnikowej analizy wariancji, po prostu opisując to, co żeśmy przeprowadzili. Jedyne różnice, które możemy zauważyć, to to, że właśnie mówimy o tych testach wielu zmiennych, o tym łącznym różnicowaniu zmiennych zależnych, a podając wyniki, zapisujemy tą lambdę Wilksa, czy ten po prostu, jest to pewien wskaźnik, jak silnie czynnik różnicuje. Tych wskaźników, tak jak mówiłem, są 4, ale nie będziemy się w to zagłębiać. To w zasadzie wszystko. Polecam Państwu wielozmiennową analizę wariancji, dlatego że umożliwia ona dokładniejsze przeanalizowanie danych w sytuacji właśnie takiej, kiedy mamy kilka zmiennych zależnych i są one ze sobą skorelowane. Jesteśmy dzięki temu w stanie tą korelację jak gdyby wyłączyć i uzyskać takie czyste wyniki, czystego wpływu czynników na zmienne zależne.